Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł Ciekonośnik z gry Battle Beast Simulator. Dzisiaj zapamiętam już tą nazwę, tak jest. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj kolejne challenge. Nie było jakiejś aktualizacji, która coś wprowadzała. Więc dzisiaj zaczniemy sobie kolejne 5 challenge, dobrze? 2, 4, 5, 5 challenge. Zaczniemy od ptaszków, tym razem na jedynce mieliśmy takie zwykłe mewy. Teraz będziemy walczyć z pterodaktylami, pterodaktyle są znacznie groźniejsze moi drodzy, więc będziemy musieli uważać. I o mój Boże, czemu tych pterodaktyli jest ile? Ile jest? I bez jaj na różnych wysokościach nawet je dali. No nie, no proszę was, raz, dwa. Dobra, nie doliczę się. Jest ich dużo, tyle wam powiem. Jest ich bardzo dużo. Mam 18 tysięcy dolarów do zadysponowania, że tak powiem. I zastanawiam się, co by tu wybrać. Czekajcie, na te ptaki, co by tu wziąć. Ostatnio ptaki pokonałem jakimiś dinozaurami na nóżkach. I chyba tak będę musiał zrobić, wam powiem, bo patrząc tutaj, niestety, ale nie ma latających, więc ja muszę wziąć jakieś stojące, chodzące po ziemi. Dobra, czekajcie, mam 18 tysięcy, weźmy sobie może T-Rexy, moi drodzy. A czekajcie, spirone coś tam takie śmieszne. 500 życia i 150 damage do ataku. Ten ma 400, ale jest, no dobra, weźmy te może Tyranozaury Rexie. No weźmy je tutaj na przykład, tak. Pójdziemy na ilość na razie. Pójdziemy na ilość tyranozaurów. Zobaczymy, czy dużą ilość tyranozaurów potrafi zastąpić nam to, co chcemy. O, i tu już mi brakuje pieniążków. Nie szkodzi, weźmiemy sobie coś tańszego. Triceratopsa, o. Nie, on jest beznadziejny w ogóle. Claptail. Też beznadziejny. Nie, bo niektóre są bardzo niskie i takie nieporadne, że nie potrafią. Tyranozaur też ma takie małe rączki, ale słuchajcie, on sobie daje radę. Wierzcie, że daje radę. Ma taką fajną paszczę, że da radę. To też nie czekać. Weźmy te małe może. Pójdziemy na ilość tych małych. Weźmiemy raptorki. Raptorki są za 4 dychy. Ach, mała armia. Co już? O jest. Dobra, sprawdźmy to. Okej, wielkie starcie, moi drodzy. Proszę bardzo. Dobra. Raptorki chyba nie przetrwały. Dobra. Tyranozaury się wgryzają. Tak jakby gdyby. Dobra, coś tu jakieś mięcho leci. Nie rzucać mięsem, powiedziałem. Chyba przegram to. Chociaż nie, czekajcie, jest, wygrywamy. Został jeden. Jeden na czterech. O. Zrobimy tak zwane mięso armatnie, czyli wziąłem te takie śmieszne, takie mniejsze. Już? No rozwal go. Dziabnij mu w paszczę. No nie gryź swojego brata, tylko... O, to są te malutkie jeszcze. Już? Oj. Co to było? No jak to się stało, że dwóch pokonał jednocześnie? Trzech? Co to miało być w ogóle? Ludzie, to tak się nie robi. Nie mówcie, że jeden raptorek wygra. I bez jaj, no trzy pokonał. Ten jest jakiś taki zahartowany. Jest jakiś bardzo zahartowany. Wygraliśmy! Tak? Tak, te raptorki wygrały, patrzcie, te malutkie. Te malutkie stworzonka, zobaczcie jakie śliczne takie. Misie pimpusie takie. One wygrały, a tyranozaury padły. Dobra, jedziemy dalej. Jakimś cudem wygrałem niewielką przewagą. Przypadkiem w sumie, ale... Dobra, następne to są... Co to jest? Krew na śniegu, tak? Fajnie. Ciekawe dlaczego. Teraz zobaczymy, kto przeciwko komu. Okej. Niech się ładuje. Dobra, mamy w takim razie niedźwiedzie. Mamy niedźwiadki. Aha. Okej, czyli mogę uzbroić swoje zwierzątka tylko w karabiny maszynowe. W sensie to obrotowe działka, bardzo fajne. Przeciwko wielu, wielu, wielu niedźwiedziom. Więc czekajcie, co możemy wybrać? Możemy wybrać dużo rzeczy. Tam proponowali na zdjęciu, żeby wziąć kangurki. I gdyby wziąć aha, dobra, chyba wezmę kangurki. Chyba wezmę faktycznie kangurki, bo mam tylko 800 dolarów, moi drodzy, to jest prawie nic. Więc ja sobie wezmę pana kangurka. I pan kangurek od razu dostaje działko. Ale fajnie. Tak w gratisie, dobra, no to co, no to
Tak. Więcej. Czekaj, no więcej daj mi tam. Dobra, już nie mogę. Dobra, dodajmy coś mniejszego. Świnkę, o, świnkę damy. Jednego warchlaczka. Też z jakiegoś z tymi turbo strzelającymi tymi. Tak jest. I na nic innego mnie nie stać, niestety. No dobra, spróbujmy w takim razie. Już? No bez jaj. Wygraliśmy. Ej, to była najszybsza runda, jaką w ogóle kiedykolwiek kto widział. Oni jeszcze nie zdążyli nawet się położyć. Niektóre, słuchajcie, niektóre niedźwiedzie jeszcze nie zdążyły się położyć na ziemi. A tu już koniec. Dobra, podoba mi się to. Szybka runda, decydująca. Dobrze, moi drodzy, w takim razie weźmy sobie... O, teraz piłka nożna. Dinozaury będą walczyć, nie zwierzątka zwykłe, bo ostatnio mieliśmy dziwne zwierzątka, które walczyły w piłkę nożną. Teraz będzie pewnie większe boisko, będą dinozaury. Dobrze, musimy się jakoś uzbroić dobrze. To jest normalna piłka nożna, jak każdy dobrze wie. Tyle tylko, że będziemy tutaj mieli dinozaury, które będą walczyć między sobą jednocześnie i walczyć o piłkę. Dobra, na bramce dali tyranozaura i dali tutaj jakieś takie śmieszne coś. Plus te raptorki i tak dalej, czyli poszli chyba w ilość. Ja nie wiem, czy nie pójść całkowicie w ilość. Chociaż jak dobrze pamiętam, im większe zwierzę, tym lepiej odbija piłkę. Więc proponuję, że dam świnki. Nie, świnki, czekajcie, zostaną rozgniecione bardzo szybko. Ten nadepnie i będzie koniec. No. Czekajcie, muszę dać coś, chyba dinozaury damy. Te raptorki, albo raptorki dajmy, o, zobaczmy, pójdziemy na ilość. Bo mogę dać 50 zawodników. Więc tak, tego tutaj damy najbliżej. Dobra. Dobra, tutaj taka. O, to będzie. Troszkę łamiemy zasady piłki nożnej. No bo ogólnie nikt tyle zawodników nigdy nie miał chyba w dziejach sportu. Żeby było 50 zawodników, moi drodzy. No chyba nie. Tak, jeszcze, zmieszczę. Okej, czekajcie, popatrzcie, ile ich dałem. A zostało mi 4000, moi drodzy, więc myślę, że tutaj strzelimy na bramę T-Rexa. Tak jest. Działek niestety nie mogę dawać, to jest taki ból. Tutaj damy jeszcze jednego tyranozaura. I damy jeszcze coś mniejszego, tańszego, co to jest? Nie, to bez sensu, ten jest brzydki. Pterodaktyl też odpada, ten też. Czekajcie, raptorki? Dwa raptorki mi dał jeszcze, nie, czekajcie. Finbaki damy, o. Dwie sztuki, dobra. Okej, mecz, rozpoczynamy. O, tak myślałem, że rozgniotą te moje. Ale chodzi o to, żeby bramkę strzelić. No. O nie. O nie, chyba brama pójdzie na... Ojejciu. I co? Dobra, wybili. Tych moich to niewiele już jest. Większość moich zawodników leży na tym. Faul! Ludzie, dwa, trzy. Dobra, tego już nie... Tych już nie liczymy. Tych już nie ma. Nie ma co zbierać nawet. Jest! Proszę bardzo! Tyranoza! Właśnie wbił gola, widzieliście to? To było genialne, taki fuch, taki rzut. Dobra, drugi meczyk. Jeden gol, do trzech się gra. Do trzech gramy. Czemu złapałeś swojego? Co za down, no jakiś. Ty głupie loku jeden. Patrzcie, patrzcie, jest, dobra. Dobrze nam idzie. Słuchajcie, te mniejsze są szybsze. Ale beznadziejnie kopię tą piłkę. Dawaj. Nie, nie, tylko nie ten grubas. Ten bez ogonka przewrócił się. Zdeptali go właśnie. Ojejciu. I bramę nam wbił. No nie, czyli jest 1-1. Nieciekawie. Dobra, kolejny meczyk. Kolejne rozpoczęcie, wybijają. Główkują. Dajesz, tyranozaur. Dajesz, wbij tą balę. Wbij balę. Kurde. Jest, patrzcie. Się rzucili. No ale ziomek, nie tędy. Czekajcie, no źle biegniesz. Jak się rzucili na mięso. Dobra, tutaj komuś się krzywda stała chyba. Ojejciu, ale wybili.
Dobra, małe biegną. Dobrze, biegniemy za małymi. Tam gdzieś był faul. Gdzie ten sędzia Kalosz? Holender, jasne. Przekupili sędziego chyba. Bo czym poznaję po tych... Po tym, co tu się dzieje. Jest! Mały... Mały ten... Raptorek wbił. Elegancko. 2-1. Ostatnia decydująca runda, mam nadzieję. Jest, patrzcie. Wow, zaraz sobie sam wbiję. Wbij mu! Wbij! Wbij sobie sam! Ocież panie, nie, dobra. O, tyranozaur biegnie, tyranozaur. Ale malutkie... Nie, tylko nie wbijcie na bramę. I kto teraz? Jest, tyranozaury! Nie, też nie. Te są szybsze. Aha. Aha, czekajcie, muszę tam być bliżej bramki. Będzie? No rany boskie, jak się rzucają znowu za mięsem. Czekajcie, bo wleci. Nie, nie wleci, dobra, bronią. Dobrze. Wybita. Wybili. Je, patrz, jest! Ładnie. Dobra nasza. 3-1 wygraliśmy w takim razie. Elegancko. Kurczę, decydujący meczek, widzicie, czasami lepiej iść na ilość. Dobrze, zobaczmy kolejny, kolejne starcie. Gang goryli. No dobrze, gang goryli będziemy mieli do pokonania, na to wychodzi. Zobaczymy, jak duży gang. I to będzie chyba na arenie. Tak jest, o, żeż kurde. Takiego czegoś też nigdy nie było. Arena jest, zobaczcie. I tutaj dookoła rozstawione goryle, które się na nas rzucą. Więc, i mamy 33 tysiące. Chciałem powiedzieć 30, ale tylko 3000 niestety mam. Więc, moi drodzy, no teraz pytanie, co ja powinienem zrobić? Chyba pójdę na ilość. Czekajcie, lwy? Może lwy tutaj rzucę? Może lwy, ale lwy się rzucają strasznie. Mogą mijać się z tymi. Kurczę. Mi się polarne mi będzie za ciepło, bo tu jest piasek. No dobra. Tego mogę obracać oczywiście, więc tutaj zrobimy sobie stado lwów. O. Coś takiego, tak ustawione takie stado lwów. Będzie groźnym stadem. Ach, proszę bardzo. No ale weź się tutaj, o, zaloguj się tu. Dobra. Słuchajcie, mogę dać, czekajcie, turety mogę dać. I mogę dać giry. Damy im giry, damy im, znaczy w sensie nie giry, czyli nogi, bo to po śląsku są nogi. Damy minigany. Proszę bardzo, minigany kosztują 500. Więc damy tu jednego. Tu drugiego. Tu trzeciego. I powiedzmy jeszcze jakieś coś dodatki, powiedzmy, czekajcie, 400 zostały. Miotacze ognia. To tutaj damy miotacz ognia na przykład. Temu damy miotacz ognia. I temu damy miotacz ognia. Dobra. I zostało 5 dych. Czekajcie, 5 dych zostało jeszcze, tak? To jeszcze coś mogę wsadzić sobie. Jakieś zwierzątko. O, a po środku zebrę dam. Czekajcie, to jest jednorożec? Czy to miała być zebra? A, taka biała, dobra. Okej, chwila prawdy. Ups. O, rzucili się. Okej. Zebra walczy. Dobra, już zmieniła zdanie. Wygrywamy czy przegrywamy? Chyba przegrywamy, co? Został jeden. O, no to po mnie. Gołodupce takie, patrzcie. Przegraliśmy. Dobra, musimy to zmienić. Wyczyść to, chłopie. Musimy zmienić w ogóle nasze podejście. Myślę, że rąbniemy sobie tutaj pana tyranozaura. O. Nie, czekajcie, bardziej na środek. Albo czekajcie, może coś mniejszego. Dobra, nie będzie tyranozaur. Uzbrojony. W minigany. I... W las... Nie, w laser nie, czekajcie, w laser nie. W działko. Farmatę, tak, farmatę. I miotacz ognia. I do tego mamy stówę jeszcze. Więc damy za stówę. Czekajcie, co mu damy za stówę? Damy mu szczeniaczki. Znaczy, szczeniaczki są po to, żeby odwrócić uwagę od tyranozaura, wiecie. No. Tak, szczeniaczki będą odwracać uwagę. Proszę bardzo, zaczynamy. Ło!
Dawaj! Tylko w tobie nadzieja. Szyniaczków już nie ma. O kurczę. Oj, oj, oj. No to coś nie pykło chyba. Musimy powtórzyć tą akcję, czekajcie. Chyba trzeba być pójść na ilość. Bo widzę, że jest mały problem, jest mały problem. Przydoby się czołg. Czołgu niestety nie mogę tu wstawić. Była aktualizacja, ale czołgu tutaj nie ma. Więc moi drodzy, dajmy może, czekajcie, tych nie mogę dać. Dajmy może raptorki. Raptorki mają 50 na 20. Ale mogę dać ich 50 przecież, nie? Dobra. Tutaj. Okej. Dobra. Tutaj i tutaj też. Tak jest. Do tego po drugiej stronie jeszcze tak ze 20 by się przydało. Okej. Tu już nie zmieszczę, dobra. Mamy dużo raptorków, zastanawiam się, czy je jakoś uzbroić. Podejrzewam, że bardzo szybko padną te dziewczynki. Więc dajmy może coś mocniejszego jeszcze. Czekajcie, co może by nam tutaj tam pomogło. Ewentualnie je uzbroimy. No właśnie, albo czekajcie, dajmy więcej na razie raptorków jeszcze. Jeszcze więcej raptorków. Tu po środku. Tu po środku jeszcze, o. Tutaj. O, tutaj się zmieszczą. Dobra. 40 kosztuje jeden. I jeszcze jednego mogę dać, dodamy coś tego droższego. Triceratops. Zmieścisz się? Pewnie, że nie. O, rany. Ziomek, gdzie się miałeś tu zmieścić jeszcze? Za tysiaka. Ile ja płacę za to, żebyś tu był? Pterodaktyl? Też nie. Dobra, to możemy uzbroić najwyżej. W minigany. Minigany albo nie, czekajcie, te podpalające są lepsze. One są tańsze i 200 kosztują. Dobra. Miotacz ognia. Tutaj jeden, tutaj. Tutaj damy miotacz ognia. Po każdej stronie, żeby był. Taki, wiecie, podpalający, przygasający. Tutaj też tak samo. Czekajcie, gdzieś tutaj powiedzmy jeszcze. No wiem, że na bestii musi być, dobrze, jest. I mogę dać jeszcze jednego zwierzątka, jeszcze jednego raptorka zmieszczę. Akurat, dobra. Proszę bardzo, 50 sztuk. Błe. No, już po was, mam nadzieję. Dobra. Rozerwijcie grubasy. Tak jest. I co? Jak nam idzie? Ej, chyba przegraliśmy. Bez jaj, przegraliśmy. Jakim cudem? No 50 sztuk miałem. O nie, dobra, musimy zmienić tutaj w takim razie troszeczkę nasze podejście. Coś mi się tak wydaje. Może dajmy troszeczkę mniej. Ale, albo czekajcie, pterodaktyle damy, o. Pterodaktyle zawsze dziobały z góry dobrze ostatnio. One kosztują 400. Także dajmy na przykład jeszcze tutaj. Tak, o. Tak. Tak. Tutaj jeszcze gdzie zmieścimy, o, zmieścimy tu jeszcze jednego pana. I zostały nam 200, tak? No właśnie, dajmy miotacze ognia. Przynajmniej jednemu, dobra, spróbujemy teraz. O, widzicie? Padł. Wszystkie żyją. One lecą do góry. Ciach. I połowa nie żyje, został jeden. Okej. Nieważne, już przegraliśmy. Dobra, jednak moja koncepcja jednak nie wypaliła. Dobra, jeszcze inaczej. Skoro na ilość nie poszliśmy na ilość i było źle. Czekajcie, a na przykład gdyby wziąć normalne zwierzęta, na przykład słonia? Nie, nosorożce. Dajmy sobie nosorożce. Tak tutaj. Tutaj. Niech się dupkami tak tutaj zejdą. O, proszę bardzo, taki krzyżyk zrobimy. I teraz je uzbroimy tak, że po prostu mucha nie siada. O, mucha i nawet nie dosiądzie. Lasery. Dla każdego. Okej, okay, i teraz spróbujmy, albo czekaj, dobra, spróbujmy tak. Jezu, one strzelają w podłogę. Dobra, nie ma ich. Przegraliśmy. Możesz, kurde. Ej, ja nie wiem, co mam zrobić teraz. Nie umiem przejść tej rundy. Jest bardzo trudna.
Dobra, inne zwierzęta, czekajcie, co może być na dobrego na goryla? Skoro to nie dało rady, może więcej, o, na ilość pójdziemy znowu. Pójdziemy w jedną stronę na ilość. Niech się skupią w jednym kierunku. W kupie siła. Kupy nikt nie ruszy, nie? Dokładnie. Dobra, wszyscy na jednego! Oj! Oj! Zrobiły się dwie grupy! Nie wiem, kto wygrywa. Chyba nie my. Chyba nie wygrywamy, co mi się wydaje, no. No został jeden. Już żaden. Dobra, moi drodzy, musimy to pokombinować, to tak nie może być. Ja chcę czołg, moi drodzy, ja chcę tu czołg dać. To nie ma innej opcji chyba. Skoro one nie dają rady. Ewentualnie tyranozaur najdłużej przetrwał. Ale to by nas kosztowało za dużo, nie damy rady. Czekajcie, spironozaur, o tego damy, czekajcie, on jest większy jeszcze. Tyranozaur jest taki. Dajmy tego gościa. Tak jest. To jest chyba najbardziej potężny, najgorszy. Temu dorzucę tutaj minigany. I dorzucę mu chyba na bliski dystans to strzelby, nie? Strzelby jeszcze mu dorzucę. Jakieś tutaj nie mogę już chyba, nie? Jest za stówkę mogę coś dać jeszcze? Za stówki damy raptorki. O. Dobra. O, jeszcze mam 15. To dam, a, to 20, to dam tego śmiesznego małego, dobra. Podejście numer 10. Co on robi? Ziomek, nie, do dupy ci się dobiorą. Dobra, nie ma zwierzaka. Rany boskie, to jest jakieś niemożliwe. Ileż można walczyć na jednej mapie? Dobra, jeszcze inne podejście, czekajcie, co można wymyśleć? Powiedzmy sobie... Skoro może faktycznie... Nie, lwy mieliśmy już. I lwy nie dały rady. Gazele chyba tym bardziej nie dadzą rady. A może gdyby dać te turetki? Może turetki takie damy? O, tutaj. Tutaj, o, proszę. Niech od razu strzelają. Tak, tu. Co to jest? A, bo to tyle kosztuje. Dobra, pomyłka. To nie jest dobry pomysł, i czekajcie, bo naraz nie wiem, naprawdę zgubiłem się już, co mógłbym zrobić, żeby tu wygrać. Może kangury, kangury damy, o, kangury są tańsze. Więc damy tutaj kangurki trochę, kangurków, o. Kangurki. Albo damy takie turbo kangurki, czekajcie. Z działkami. Nagłówki im damy takie te, wyrzutnie. Skończyło się, świetnie, dobra, spróbujmy w ogóle. O, w ogóle nie trafiają. Już ich nie ma. Żartowałem. Nie był dobry pomysł. Nie był dobry pomysł. Absolutnie. Dobra, jeszcze inaczej. Czekajcie, co na goryle byłoby dobre? Nie jesteśmy otoczeni ogólnie rzecz biorąc, więc to jest problem. Krokodyle. Krokodyle, nie wiem. Czekajcie, krokodyle. Misie polarne. Może misia polarnego tu strzelę. Tak, na przykład. I tutaj. Tak, o. Dobra. Dobra, coś takiego, tak? Powiedzmy. I mogę dać dorzucić jeszcze coś tam dla nich. Miotacze ognia na przykład. Ale to po jednej stronie, żeby była jakaś silna grupa. O, i teraz spróbujmy. Okej. Jak to wygląda? Słabo. Ej, ja nie mam żadnego pojęcia, jak to przejść. Naprawdę, już znowu nas pokonali. To jest po prostu niemożliwe. Słuchajcie, zaraz będzie koniec odcinka, ja jeszcze nie pokonałem tych goryli. Rany boskie, czyli jeżeli będziecie mieli jakieś... Jeżeli nie dokończę tego, to na miłość boską napiszcie mi w komentarzach, co mógłbym zrobić, żeby je pokonać. Jaka taktyka się tu sprawdzi? Może znowu na ilość. Czekajcie, kangurki nie dały rady. Ale na przykład coś szybkiego. Wilki albo hieny. Dajmy może hieny. Tak jest, hieny tu sobie strzelę. Dobra. Tu jeszcze gdzieś tu jakieś miejsce mi się urwało. No, dobra.
Teraz tu po drugiej stronie. Czekajcie, w jedną stronę tu wszystkie zmieścimy. O. Dobra. A, czekajcie, bo nie mogę dać tyle, mogę dać 50 zwierzaków maksymalnie. Więc dajmy 50 zwierzaków i wszystkie uzbroimy. Czekajcie, miotacze ognia czy strzelby? Miotacze ognia. Niech będzie. Dobra, próba. Oj, oj, oj. Coś tu chyba nie wyszło. Zostały... nic nie zostało. Dobra, moi drodzy, nie ma chyba co przedłużać. Ja nie wiem, czy tam radę to przejść po prostu, bo to jest tak trudne teraz misję dali. Najlepiej bym dał gorylę, więcej goryli albo uzbrojonego goryla. Albo czekajcie, może faktycznie damy coś... może damy zebry, które są uzbrojone, dobrze uzbrojone zebry. O. Tak, tutaj. Tutaj, o, one strasznie mało życia mają. I dajmy na przykład im tutaj, o, no, nie, czekajcie, na dystansowe. Miniacze, o. Dobra, co jeszcze? Strzelby mogę ewentualnie dać, strzelby za 400. O. Ale... ani razu nie trafiły nikogo. One strzelają zbyt wysoko. Nie mogą trafić. Dobra, słuchajcie, nie mam żadnego pojęcia, naprawdę, nie mam żadnego pojęcia. Napiszcie na to w komentarzach, jak powinienem przejść tą rundę według was. Bo na chwilę obecną nie widzę kompletnie możliwości przejścia. Trzeba będzie pokombinować. Ewentualnie same działka. Jeszcze spróbujmy samymi działkami, same turety powiedzmy. Strzelby. Najtańsze strzelby właśnie. Strzelba. 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 Strzelba, albo nie, czekajcie, żeby jak najdalej było. Tutaj strzelby, o właśnie. Tu. 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 Tutaj. Tutaj. I powiedzmy jeszcze tutaj, o. To jest ostateczna moja decyzja. Może to się uda. Nie wyszło. Jezus, wiem już! Wiem, dobra, zrobimy to. Wiem, jeżeli to jest możliwe. Nie jest możliwe. Najprościej, wiecie co byłoby zrobić? Dać dużo mnóstwo małych piesków na przykład i dać im na przykład na plecy jakieś bomby. I one wtedy podbiegną i się wysadzą. I to mamy sprawę zwyciężoną, ale nie mogę używać bomb. Więc jeżeli ktoś padł na ten pomysł, to niestety nie da rady. Nie ma takiej opcji. Dobra, czekam na wasze propozycje, mam nadzieję, że się uda. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa, miłego dzionka.